pewnie, że nie powiem, tylko że pewne są warunki kontraktowe, które wspólnie z Robertem w momencie jego przyjścia zostały przelane na papier. Fakt jest taki, że ta informacja jest nieprawdziwa, przynajmniej ta kwota jest nieprawdziwa, która została podana, ale z tego, co się orientuje, jest w mediach społecznościowych człowiek, który ma wszelkie informacje dotyczące wszystkich umów chyba w polskich klubach i sprostował to na Twitterze, dlatego nie potwierdzam tego, co pisze prasa. Fakt jest taki, że już podczas naszego zgrupowania w okresie przygotowawczym, gdzie byliśmy na obozie pod Warszawą i już z Robertem wcześniej rozmawiałem o przedłużeniu tej umowy. Oczywiście zdałem sobie sprawę, że ta umowa się kończy i dlatego widzimy dużą szansę na to, jak i chęć ze strony Roberta do dalszej współpracy. Dlatego te informacje, oczywiście każdy zawodnik, któremu się kończy kontrakt za rok, czy to jest w naszym klubie, czy jakimśkolwiek innym klubie, jest to normalna kolej rzeczy, gdzie kluby starają się o pozyskanie tych zawodników. Ale to jest prawda, że on ma zapisaną klauzulę? Tak, to jest prawda. I ona złotówkach czy euro? Tajemnica handlowa. Dzień dobry. Rzeczywiście była żałoba szatni po meczu, ale nie mogło być inaczej. Wszyscy byliśmy przekonani, że to spotkanie powinniśmy wygrać, a myśmy go nawet nie zremisowali, stąd też ten ból po porażce zdecydowanie większy, bo są takie spotkania, gdzie zespół jest słabszy od przeciwnika i mówi się trudno i czeka się na kolejne spotkanie. Natomiast takie spotkania jak to z Zagłębiem po prostu trzeba wygrywać, tym bardziej że mogliśmy grać całą drugą połowę w przewadze liczebnej. No tak się nie stało, trudno mówić o tym, że czasami się tak zdarza, bo zdarza się po prostu tak, że nie zawsze lepszy wygrywa, natomiast jesteśmy świadomi tego, że ten początek był nieudany, a nam są potrzebne po prostu punkty. To, że zagraliśmy niezłe spotkanie, wiemy o tym, ale musimy szukać punktów w najbliższym meczu z Lechią. Wydaje mi się, że mogą spróbować zagrać tak jak z Wisłą Płock, trzema obrońcami, bo wygrali to spotkanie, natomiast z Krakowią grali czwórką i przegrali. Ale to wcale nie znaczy, że zagrają trójką, chociaż trudno powiedzieć. Mają tam swoje też problemy, jeśli chodzi o kontuzję, bo wypadł im Haraslin, nie ma raczej nie będzie Maloczy, także to też na pewno będzie miało jakiś wpływ na to, w jaki sposób zestawi trener tą drużynę pod względem taktycznym. U pana wszyscy zdrowi? Od meczu Zagłębia coś się zmieniło? Nie, wszyscy zdrowi. Nie przychodzi mi do głowy nikt, jakieś drobne urazy. Nie, zdrowi wszyscy. Słyszę i znajomi. I powiem tak, że akurat jak na mnie krzyczą, to mi to jeszcze bardziej pomaga, o tak. A jeżeli jest to Zagłębie, to tym bardziej, bo jestem związany ze Śląskiem, a wiadomo jaka jest sympatia do kibiców Zagłębia, więc jeżeli mnie wyzywają, to znaczy, że mnie znają i to na słabych nie gwiżdżą, o tak, i nie wyzywają. Wiadomo, że to jest, jutro jest święto dla kibiców. Na pewno przyjadą kibice z Gdańska i zrobią fajną oprawę razem z naszymi, ale dla nas liczą się trzy punkty. Przed meczem wiadomo, przywitamy się z zawodnikami Lechii, ale na boisku będzie wojna. Na trybunach mam nadzieję, że będzie piękne święto. Dużo kibiców, miła atmosfera, ale na boisku będzie walka o trzy punkty. Tak samo Lechia tutaj przyjeżdża nie po to, żeby sobie zobaczyć rynek czy zoo, ale przyjeżdża po też trzy punkty, więc będzie wojna i my musimy z niej wyjść zwycięsko. Wierzymy w to, tak. Wiadomo, że była duża rotacja, jeśli chodzi o zespół. Z treningu na trening to wszystko wygląda lepiej. Już ostatni mecz pokazał, że potrafimy grać w piłkę. Nie przełożyło się to na wynik. Wkurzenie było po szatni. Ale jutro jest kolejny mecz i ci, co wyjdą, muszą pokazać, że nasza twierdza Wrocław dalej zostanie zdobyta i musimy zacząć punktować, tak jak to trener powiedział. W tym roku nie ma podziału punktów, więc
jak zaczniesz, to możesz później skończyć, więc musimy zacząć zdobywać u siebie, szczególnie u siebie, tak jak to było pod koniec sezonu, gdzie utrzymaliśmy się, bo 3 ostatnie mecze wygraliśmy, dlatego jutro liczy się tylko zwycięstwo. Chciałem zapytać, byłeś na murawie zobaczyć, jak ona wygląda po ceremonii otwarcia Wewer Games, jaka jest twoja opinia? Jest dobrze, o tak. Myślałem, że będzie gorzej, bo wiadomo, jak jest taka duża impreza, to ta murawa może być zniszczona, ale sprawdziłem, że jest w dobrym stanie. Że malują. Tak. To, co będzie żółte, to pomalują i jutro będzie najważniejsze, żeby była równa i polana.